siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Podcast siatkarski szósty set. Witają Państwa Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kurfanty. Małe zacięcie, no ale tak, wszyscy są na miejscach, wszyscy gotowi do omówienia kolejnych dwóch pozycji w naszym podsumowaniu rundy. Słyszeliście już nasze podsumowanie przyjmujących i atakujących. Zapraszamy do udziału w ankietach na Twitterze, które pozwolą nam wyłonić Waszym zdaniem, no i to też pomoże nam w ocenie tego, kto, e, kto powinien znaleźć się w siódemce rundy. No a dzisiaj e, na tapetę, na tap, nie na tapetę, na tapet bierzemy. Środkowych i bierzemy libero. Jakoś tak nam się złożyło, że jak środkowi schodzą z boiska, wchodzi wtedy libero, jakoś tak się przeplatają, przeplatają grą, więc doszliśmy więc do wniosku, że akurat te dwie pozycje zestawimy, no ale no nie będziemy porównywać libero, z, jeżeli chodzi o liczbę bloków, oczywiście ze środkowymi. Rozdzielimy te dwa elementy i zaczniemy może od środkowych. W poprzednim odcinku przyjęliśmy taką konwencję, że w sumie szliśmy od dołu tabeli w górę. No i sobie próbowaliśmy selekcjonować tych zawodników pod kątem tych kandydatur do grona najlepszych. No i myślę, że tak też zaczniemy ten odcinek. Co wy na to, panowie? Super. Jasne pewno zgoda. No to spróbujmy, spróbujmy zrobić to w takim układzie. Czyli zaczynamy od Bydgoszczy. W zapowiedziach przedsezonowych. Przewidywaliśmy, że Bydgosz zajmie miejsce ostatnie. No i wskazywaliśmy, że, że, że w sumie ten skład jest składem ligowego Dżemiku. <laughs> no i ten skład Ligowego dżemiku mnie osobiście trochę zaskak zaskakuje. No i no też uważam, że pozytywnymi postaciami w tym, w tym zespole jest, jest, jest są to Tomasz Kalemka i Janusz Gałąska, czyli para podstawowych środkowych. którzy moim zdaniem zagrali niezłą rundę, no i można im jakiś tam plusik plusik przy ich nazwiskach postawić. Ale czy uważacie, że to były postaci. Które zasługują na miano tych najlepszych środkowych w rundzie? Do postaci najlepszych w rundzie myślę, że nie, bo znajdziemy po prostu lepsze kandydaturę, ale jeśli popatrzy na cały zespół Bydgoszczy, no to właśnie na pozycji atakującego i na środku widzę najwięcej pozytywnych postaci. i, i no jako, Jakości bardzo... chyba tak po prostu. Tak, tak. <laughs> no no tak chyba określić. jakości, chociaż. Dobre wrażenie robiło oglądanie Janusza Gałąski, chociażby nawet pozytywne zaskoczenie jego zagrywka z wyskoku. Tomasz Kalemka, to, odkąd dokumentam, to, to, to... to jego zagrywka potrafiła narobić szkody i to nawet w sumie też widać w statystykach, ale z kolei, jeśli już patrzę na efektywność ataku, to to jest dwójka, e, jedna z takich z najgorszych środkowych ligi, także no. Tu pod tym względem trochę odstają. Wiesz, pytanie, czy ten? Pytanie, czy no jednak nie, nie przeszkadza trochę tym zawodnikom też to, z kim grają na rozegraniu? Bo, 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 bo mówię, Radosław Gilno grał sporo część sezonu no, i było dużo niedokładności. Ale oni po prostu też byli rzadko wybierani przez rozgrywającego, więc oni nie pełnili jakiejś bardzo istotnej funkcji ofensywnej. Oni nie atakują po prostu często. Ale tak, jak tak, to postawał, się efektywność ataku, no to jeszcze tylko szybko skończę, to oni są środkowymi, którzy na set atakują też najmniej w ogóle w lidze. Nie najmniej, ale są w ogonie po prostu pod tym względem. Kuba, co sądzisz akurat o tych znaczy, dwóch postaciach? Myślę, że powiedzieliście wszystko, no bo tutaj patrząc na statystyki chłopaków, no to po pierwsze ataków ataków na, na set oni wykonują jeden maksymalnie, może, może nie nad jeden. Eee, w bloku jest to bardzo dobrze to wygląda liczbowo. Natomiast też bądźmy szczerzy wiemy, ile zagrało Tej breków Drużyna zbyt goszczy, z tego ma punkty. Więc też na takim długim wymiarze, w takim długim wymiarze czasowym tych bloków można wykonać sporo. I też pamiętajmy, że na tej pozycji tam w ogóle nie było prawie rotacji, bo Dawid Woch, trzeci środkowy, prawie w ogóle nie grał. Także praktycznie cały sezon na razie rozegrali Janusz Gałąska i Tomasz Kalemka. Zgadzam się z wami, że grają. Ponad to, co się spodziewaliśmy, natomiast pewnie na tej naszej listy się nie załapią. Mhm. No. Ale powiedziałeś przy tym, że powiedzieliśmy prawie wszystko, a moim zdaniem nie powiedzieliśmy o bloku, i to akurat jest chyba najjaśniejsza e strona oprócz obok zagrywki właśnie tej dwójki zawodników, bo okej, okay, to to nie jest dobra, bardzo wymierny wskaźnik, liczba punktowych bloków, ale są oni w czołówce ligi, ale też dobrze wyglądają w blokach na set nawet jakby to przeliczyć. lepiej gałązka, który jest w czołówce bloków na set? Trochę gorzej to masz Kalemka. No, i myślę, że w bezpośrednim porównaniu um, z drużyną MKS-u Benzin, no i byt i Benzin ma po 7 punktów po tej pierwszej rundzie. Um, wydaje mi się, że, że, że jednak większą wartość i większy wkład w grę drużyny mają mieli właśnie Gałązka i Kalemka niż Dawid Dryja i Dawid Gunia, no bo chyba taka para podstawowych, środkowych gdzieś tam przez większość rundy, rundy się w Będzinie zarysowywała. Dawid Dryja zaczął bardzo dobrze. Mm, ale w pewnym momencie rundy zgasły, no, ta, ta, ta seria tych porażek też mu nie, 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 nie posłużyła. No, Dawid Gunia chyba gra po I, prostu tyle, co, co, co potrafi. I, I przytrafiła się też Dawidowi i kontuzja, to też pewnie miało wpływ na jego dyspozycję. Tutaj trzeci środkowy Artur Latajeczak to e, grał więcej, aniżeli teoretycznie trzeci środkowy Bydgoszczyk, więc tutaj się ten rozkład gry bardziej rozkładał. Na te Rozkład gry się bardziej rozkładam, Rozkład gry był bardziej równomiernie rozłożony na, tą trójkę, na tę trójkę zawodników. Dawid Dryja zaczął super, bo pamiętamy mecz pierwszy, gdzie on punktował bardzo dużo i głównie to TJ Sanders z nim grał. Jeszcze ten mecz, kiedy grał, to bardzo mocno wykorzystywał Dawida w ataku i nie wiem, dobrze pamiętam, chyba pierwsze już w pierwszej kolejce z Resawią 20 punktów zdobył Dawid Ryd, Ja dobrze pamiętam, tak mi się coś wydaje, że w pierwszej kolejce on był no, rewelacją wygraj, wygrajki. <gry> Natomiast to potem po zmieni rozgrywającego grał, atakował mniej, w bloku tego nie było tego błysku, także tutaj mi się wydaje, że też ci dwaj podstawowi Dawidy, dwa z, z Bendzina pewnie do naszej listy się nie załapią, ale też tutaj co co mówił Filip w, w kontekście Bendzina i atakujących, to samo też mogło nie pomagać przy środkowych, także zmiana rozgrywającego, no bo jednak inaczej, jak widzimy, gra Grzegorz Pająk, inaczej gra Konrad Buczek, a zupełnie inną siatkówkę preferował TJ Sanders. Mm, tak, TJ Sanders, no, on zawsze lubił te piłki wrzucać do swoich środkowych, nawet z takich nie wiem, dalszych przyjęć od, od siatki. No, Grzegorz Pająk chyba tego środka też po prostu gra nieco mniej. no nie. Całe, cało, całe zamieszanie tak naprawdę w tym sezonie wokół drużyny MKS-u Będzi na pewno nie pomogło nikomu, no ale e, no też no nie możemy brać tego pod uwagę jako czynnik, który w jakiś sposób e, nie wiem, łagodziłby naszą opinię, bo zagrali przyzwoi Dawid Ryja wydaje mi się, że zagrał rundę niezłą, Dawid Gunia zagrał ok, no, taką jaką potrafi, ale no żaden z tych, żaden z tych dwóch środkowych moim zdaniem nie, nie zasługuje na to, żeby, żeby być w tej czołówce, no bo jak potem zobaczymy, tych nazwisk z kandydatów na pewno jest jeszcze kilku bardzo mocnych, mocniejszych. I podobnie jest z Kuprum Lubin, no ani Morozau, ani Smoliński, ani Sacharewicz, no to, to nie były postaci, o których ja bym mógł powiedzieć, że, 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 że zachwyciły mnie, zaskoczyły mnie swoją postawą, no i też nie, nie, nie grali od deski do deski, no chyba Smoliński grał najwięcej w Lubinie na środku i on też miał kilka niezłych spotkań no ale cały czas to, 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 to nie jest ten poziom, żeby tego wyróżniać Tak, a Mateusz Zacharywicz dość późno w ogóle wrócił do grania bo, bo przez jakąś część tej rundy był kontuzjowany, to jest dodatkowe jeszcze utrudnienie, ale ale no okej, okay, zgadzam się Piotrek, nie mam właściwie nic do dodania, to można przejść w sensie, no, dalej. No, no, ogólnie, ogólnie całe Kuprum jest taką drużyną, nie wiem, no nie chcę, nie chcę mówić brzydko, ale taką nijaką dość. No hmm. czy poza Lipińskim chyba i towarzyszem który też dobrze wygląda, to reszta by się zgodził, natomiast przemek Smolinski jest dla mnie takim małym odkryciem, no dobry sezon w do jego wykonaniu no, no właśnie, no, ja też nie stawiałem, że to będzie zawodnik, który, który, będzie po prostu też grał w podstawowym składzie, Lubina. Ja też się spodziewałem Morozo i Sacharewicza tak, jako no, dwóch Tak, tak no, no Sacharewicz wypad wypadł, z uwagi na kontuzję, no teraz już jest do gry, a cały czas, cały czas nie gra, nie gra, nie gra wszystkiego. No więc Smoliński, no tak, no, lepszy sezon na pewno niż poprzedni. Jeżeli miałbym powiedzieć, czy, czy, czy progres widzę, to, to na pewno, ale, ale no, to nie jest cały czas, znowu. To jest podobnie jak y, y, Środkowi Benzina i Bydgoszczy, to nie jest ten poziom, y, o którym mógłbym powiedzieć, że no, nie wiem, czy, czy, czy około kadrowy, albo nie wiem, wyróżniający się na tle innych Środkowych. Y, no a czy na tle. Innych środkowych ligi wyróżniali się środkowi Ressowi. No Odpowiedź z mojej strony jest taka, że nie, no, ale może Wy się nie zgodzicie ze mną. Czy znaczy, trochę podobny przypadek jak z Mateuszem Zacharowiczem dotyczy Bartłomieja Lemańskiego, który późno wrócił do grania, bo, bo był chory? I jak już wrócił do grania, to większość meczów zanotował bardzo pozytywnych, więc myślę, że gdyby takich meczów zanotował znacznie więcej, to można byłoby nad nim się zastanawiać do dalszej dyskusji, po prostu go przenieść. No, ale niestety tak nie było, grał bardzo mało i, i trzeba by przejść dalej. czegoś Kosok grał moim zdaniem średnio co najwyżej. Trochę liczyłbym najwięcej u niego w ataku. Może to nie jest środkowy, który będzie kończył regularnie mecze na 60-70% w ataku, ale liczę, że będzie miał drugą rundę trochę lepszą. No, nie jest to nie jest to moim zdaniem Kosok, którego kojarzyłem nawet z poprzedniego sezonu. Tak, i no. ja nawet w blokach wygląda trochę gorzej. W ogóle w grze blokiem blokiem tak. no kojarzę na przykład z zastrzębia. Mm. Więc no myślę, że to najbardziej przeciętna runda w tego zawodnika. Marcin, może on nie grał. Eee, czwarty, środkowy Bartłomiej Królicki. Myślę, że też po prostu. Przeciętna runda w jego wykonaniu. No, trochę się spodziewaliśmy tego, że ten środek nie wyglądał jakoś imponująco i, i jeszcze dodatkowo dokładając tę kontuzję e, lemańskiego. No, 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 nie. no. To jakby znowu wpisują się trochę w tę taką w tę taką mizerię, że jak były oznaki lepszej gry Assekoresowi Rzeszów, no to nie było tak, że to środkowi grali dużo lepiej, raczej powiedziałbym, że tam właśnie się Bartman uruchamiał czy, czy, czy maryszal w tych ostatnich trzech zwycięstwach a środkowych jakoś bym bardzo mocno nie wskazywał, no może tego tak, Lemańskiego Dużo tam Lemański, Lemański tak, dał, Le dał dużo opcji w ataku Tak, tak Lemański dał to, dużo tak, opcji Tak, w ataku. tylko właśnie chodzi o tę sprawę co mówiliśmy o przyjmujących i atakujących, że trochę za krótki dystans żeby go mhm. szeregować, e, tak jak tych o których pewnie jeszcze wspomnimy i wymienimy jako tych naszych dla nas I, i, najlepszych. Jest w kadrze, jest na kontrakcie w Rzeszowie, czy jest w plikach klubu z Rzeszowa zawodnik środkowy, który pewnie by się w naszej czwórce znalazł, czyli Bartolomeo Sinenejs, no ale w tej chwili no niestety nie, nie, nie jest to zawodnik działający w asokoresowi Rzeszu. No, nie... Dziwna była ta decyzja o tym, że akurat. Gini nie, jest, nie gra w tym sezonie w Resowi. W ogóle Filip, ty wiesz, czy on jeszcze ma kontrakt z Resovią, czy...? Znaczy Zarówno jeden prezes, czyli Bartosz Górski, drugi prezes, czyli Krzysztof Ignaczak, mieli wspólną wersję, że jego kontrakt kończy się po tym sezonie. W, sensie w sensie najpierw po... został wypożyczony do Tours w zeszłym hmm. sezonie i obecnie gra w Vibo Valenti we Włoszech i jego kontrakt się skończy, jeśli nie było jakichś tam porozumień, o których jeszcze nie wiemy. Okej, okay, czyli ale, 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 ale jeszcze cały czas formalnie jest zawodnikiem masekorysowi Rzeszów. Tak, tak, tak wynika z wypowiedzi prezesów. No może jeżeli chodzi o, o brak polskiego obywatelstwa, to mógłby być to jakiś problem. Bo, ale... bo chciałem ci od razu, no okej, okay, nie chciałem cię przerwać, ale to właśnie to mi się wydaje, że jest główny argument, że w przypadku rzeszowi zbudowanej na ten sezon, no to byłby problem z obcokrajowcem na środku, żeby on grał, bo limit obcokrajowcy. No cztery drużyny z czternastu za nami i żaden ze środkowych nie wyróżniał się na tyle, żeby. Umieścić go nawet na tej long liście, tej takiej dłuższej liście kandydatów, no bo potem będziemy próbowali ją zawężać. No i podobnie chyba jest w Radomiu. No, przed sezonem nawet wskazywaliśmy, że, 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 że drugi, drugi środkowy obok Alena Pajęka może być tym, powiedzmy, jakoś tam piętą Achillesową ser radu i Czarnych Radom. No a tu się okazało, że w sumie sam Alen Pajęk też gra bardzo nijaki sezon, żeby nie powiedzieć, że ten sezon jest słaby, no, nie, 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 nie wyróżnia się w zasadzie w żadnym elemencie może odrobinę zagrywka, no a jego partnerzy na środku no też no nijacy, po prostu, no, żaden z nich nie wyróżnia się niczym szczególnym moim zdaniem, ani Boruch, ani Grzechnik, ani ani, ani, ani nie Ostrowski. Ani Ostrowski. Tak, no, tak, tak, mam pełną tak, zgoda. no tak. najjaśniejsza postać, ale Payeng, ale to też jest zawodnik, który jest w ogonie ligi, jeśli chodzi o efektywność ataku i to bardzo słabo ale jak tylko to, 30% efektywności. Tak, jak to bywa, że najjaśniejsza nie znaczy, że jasna. <grym> Bo to... Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Dokładnie tak. No i też w ogonie ligi, jeśli chodzi o bloki na set, w asach serwisowych i w ogóle w zagrywce wygląda rzeczywiście najlepiej, ale standardowa pięta hillesowa, czyli liczba błędów. W błędach na set jest też w ogonie ligi, jeśli chodzi o środkowych, więc. Nijak mi jest, wychodzi, że ale na pajęka powinniśmy przenieść do dalszej dyskusji. Jak i pozostałych środkowych zresztą też. Kuba. Tu no pełna zgoda. Myślę, że wszystko zostało przez Was wypowiedziane w 100%. No więc, no właśnie, czyli mamy pięć drużyn i cały czas brak kandydatur. No to szósta. Szósta od końca. Na ten moment w tabeli, ślepsk suwałki. Andreas Takfam, który, po którym obiecywaliśmy sobie dużo. No i on wydaje mi się, że jeżeli chodzi o element bloku, to faktycznie wydaje mi się, że spełnił oczekiwania w nim pokładane, ale nie do końca się zgadzam, że spełnił oczekiwania, jeżeli chodzi o ofensywę, bo, bo po prostu nie jest tak często wykorzystywany, a i nie jest aż tak skuteczny, jak ja bym się spodziewał. Co wy o tym sądzicie? Ja mam takie same odczucia, takie same odczucia. Też pragnę zauważyć, jakby analizując sobie ten sezon, że na początku on też teraz jest trochę czasami ofiarą rotacji, kiedy mamy Klinkenberga i, i Szerszenia, i chce Andrzej Kowal, żeby go poprowadził Tłaniga, no to też tak wam schodzi, tak, żeby limit był utrzymany. Natomiast spodziewaliśmy się zdecydowanie więcej, przynajmniej ja. Zaczęło się od dużo wyższych procentów niż mamy teraz, jeżeli chodzi o jego skuteczność w ataku, bo piłek mniej więcej za każdym razem daje podobną ilość to jest między 10 a 14 piłek, więc też widać, że on też nie jest tak często wykorzystywany, jak się spodziewaliśmy. No a my, może to też wynikać z tego, że ta skuteczność jest niższa niż w Niemczech. Mukach Żurzdawicz w ogóle taka po prostu pozytywna poserc Jako sądziłem, że no raczej to nie będzie szóstkowy zawodnik, albo że nie będzie grał aż tyle, ile rzeczywiście tego grania mu wyszło. Dlatego na pewno bym go wyróżnił za jego tę rundę, że jako, że to jest w ogóle debiutant na tym poziomie, a wcześniej cała kariera na niższych szczeblach rozgrywkowych, no to na pewno taki mały plus przy tym zawodniku, tak ale na pewno nie czołówka Ligi Andras tak pan. Hmm. mam mieszany na utrzenie. pewno na pewno, się, tak. na pewno wyróżniał się wąsem <grywa> 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 nie to ta, ta, no, ta, ta. jednak, jednak taką inter, interesują, interesującą ma ma norwek ale, ale jeżeli chodzi o, o właśnie ten aspekt ofensywny ma cały rok no i zagrywka i zagrywka też no nazwijmy, nazwijmy to nazwijmy rzeczy po imieniu to chyba nie jest też jakiś bardzo duży atut norwega. Tak, więc... Plusem zarówno tak jak i Rudzewicza jest to, że oni bardzo mało psują zagrywek, bo Takwam zepsuł 5, a Rudzewicz też 5. Mm -hmm. <laughs> więc no, na więc... palcach jednej ręki można policzyć liczbę zepsutych zagrywek, no ale... Mm -hmm. Vital, Vital Heynen Mogliby trochę więcej, ale być może robić trochę więcej zagrożenia, może tak to można by ująć. No ale, ale to też kwestia, kwestia taktyczna, no pytanie jak duże ryzyko też w tym flocie mają sobie panowie pozwolić. No, ale mhm. chyba ani jednego, ani drugiego, ani też nie wiem, tam w dalszej kolejności jest chyba Siek jako ten trzeci środkowy. Yy, tak. to, 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 Sapiński? Sapiński więc, więc żadnego, żadnego z Suwałczan chyba by mnie wyróżnił, ale. Dużo zdrówka dla Łukasza, tak, bo kontuzja nie, przykra, także dużo zdrówka dla niego. Tak, 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 tak. tak. to jak najbardziej. najbardziej. GKS Katowice i tutaj już wydaje mi się, że jest już nieźle bo wydaje mi się, że Jan Nowakowski to już jest pierwsza postać, którą ja z całkiem mocnym przekonaniem jestem w stanie na takiej dłuższej liście umieścić, bo uważam, że to jest dobry sezon i on po prostu potwierdził, że to, co w zeszłym sezonie pokazywał na tych zmianach w Warszawie, gdzie jednak no, grałam Walgras i Andrzej Wrona, no jednak byli podstawową parą środkowych, no ale za każdym razem jak wchodził, grał dobrze i cieszę się, że ma teraz okazję grania na dłuższym dystansie i gra moim zdaniem naprawdę obiecująco. Bardzo podobny przypadek jak w przypadku Rafała Szymury, że on odszedł do Katowic, żeby więcej pograć, ale jest dla mnie to, co powiedziałeś prawdą, że ja bym chciał go na tej liście widzieć, bo 30 bloków też w blokujących. Oczywiście znowu Katowice bardzo dużo spotkań rozegrały pięciocetowych, więc to też może wskazywać na, na, na to, że ta liczba jest trochę mylna, natomiast on jest bardzo skuteczny w ataku i też zdecydowanie się wyróżnia na tle swojej drużyny, no bo co do jego gry nie ma żadnych wątpliwości. Jest pewnym zawodnikiem szóstkowym. Czy to się rotuje, kochut ze zniszczyłem, a Jan Nowakowski gra od deski do deski. Yy, jedyny mankament, ale on nigdy nie miał takiej zagrywki, która jest punktująca, tak? Bo tylko trzy asy 21 błędów, to myślę, że zagrywka jest do poprawy. Ale wydaje mi się, że jednak ta zagrywka w zeszłym sezonie była nieco lepsza. Jakoś tak kojarzyłem, że, 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 że on był w stanie. Ale może się mylę, może, może, może się mylę. Ale, Czy ale takie jest... zmiany wchodził. Tu może też warto w sumie wrócić do tej sytuacji ze zmianą piłek, czyli zagrywka w plotem wychodzi co ze statystyk, stała się mniej groźna w przełożeniu na asy serwisowe, aniżeli to było w zeszłym sezonie. W ogóle środkowi, jeśli chodzi o asy serwisowe, to wypadają bardzo słabo, z wyjątkiem tych, którzy serwują z wyskoku, więc tu akurat... Różno szukać flotowiczów w czołówce tak, ja, 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 tak, A ja zwracam honor, bo w zeszłym sezonie cztery punktowe zagrywki w, w, w całym sezonie, a, a w tym sezonie trzy po tych 12, 12 spotkaniach, czyli mniej więcej, powiedzmy podobna statystyka. No, w każdym razie no, nie jest to jego atut. Trochę tej zagrywki brakuje, ale ten flot też potrafi. Potrafi sprawić problemy przyjmującym, ale z tego zadania, powiedzmy podstawowego, czyli bloku i, i, i ataku, to to wywiązuje się moim zdaniem bardzo dobrze. No i on na moją listę trafia. Czy na waszą też trafia? Trafia. Tak. Trafia, trafia, trafia. Dobra, a... Ale żaden pozostały z zawodników z GKS-u na tą listę nie trafia. Nie trafia, bo nie grali tak dużo, albo grali za mało, albo nie grali tak dobrze. Jeszcze Miłosz zniszczał, też miał niezły początek. W sensie, gdybym gdyby miał, nie wiem, wyjąć przednawias i przeanalizować tylko, nie wiem, połowę tej, połowę, połowę rundy, czyli ćwi ćwiartkę, ćwiartkę całej ligi, to wydaje mi się, że zniszczałabym dawno, bo na przykład, nie wiem, pamiętam, że ze skrą miał bardzo dobry mecz, gdy, gdy nie odstawał na tle Reprezentacyjnych środkowych, no ale jednak, jednak na dłuższą metę okazało się, że to Nowakowski jest tym środkowym najlepszym w Katowicach. A kto najlepszym środkowym w zawierciu? No i czy, czy ten poziom środkowych zawiercia wystarcza? No, chyba Kania. Wydaje mi się, że Kania to jest taki, jeżeli miałbym wskazać. Odkrycie? Odkrycie, że, że na środku wydaje mi się, że największe odkrycie ligi. Bo nikt się raczej też nie spodziewał, że on będzie grał dużo, no ale wykorzystał swoją szansę z uwagi na kontuzję. No bo tam kontuzja Ferhejsa, kontuzja Gawryszewskiego, kontuzja Czarnowskiego, no i on jakby no był jednym z tych niewielu zdrowych w 100% środkowych do grania, no i on tę szansę wykorzystał. To zdecydowanie odkrycie rundy. Myślę, że obok Bartłomieja Mordyla, do którego pewnie jeszcze przejdziemy, ale, ale no faktycznie wykorzystał Marcin Kania szansę. Pograne na większym dystansie i pokazał się po prostu bardzo dobrze. Myślę, że. Jeszcze. No nie wiem, nie wiem, czy kto tam będzie dalej. Znaczy wiem, kto będzie dalej jeszcze. Kania jest na granicy tej takiej okay. listu do dalszego rozważenia. Ja tu dopowiem, że on miał fajny początek. Potem był taki moment trochę spadkowy, gdzie też on już potem nie wychodził często w pierwszej szóstce, bo grał czy, czy to czasami z Ferhesem, Bartek Gawyszewski, czy też Patryk Czarnowski. Także jakby znowu bym tu powtórzył to, co powiedział Piotr chwilę temu, że gdyby miał wyjąć połowę rundy, czyli ćwiartkę sezonu, to bym go na pewno w tej naszej czwórce nadfinalnej chciał widzieć, a, a ta końcówka, jak całego zawiercia, dla mnie ten dobry obraz trochę zamazuje. Mm, no podobnie, podobnie ro, ro, dość roz, doś rozczarowujący w, jest, jest, jest Belk, Ferhejs moim zdaniem, no bo on najpierw podchodził długo do formy, znaczy, do, do formy, do zdrowia, no bo do formy to wydaje mi się, że on jeszcze nie doszedł. <grym> bo po prostu ja osobiście spodziewałem się nieco więcej po, 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 po zawodniku belgijskim. Mm, no Czarnowski, jak już zaczął grać, to też momentami grał nieźle, ale nie grał wystarczająco dużo. Więc może Kania, no okej, okay, to zapiszmy go sobie w notatniczku do longlisty, ale, ale wydaje mi się, że do tej, do tej czołowej trójki, czwórki nie trafi. Mm, Olsztyn. Sejet, poręba, pietraszko. No Sejet spełnił oczekiwania? Może takie pytanie do, do was. Czy, czy, czy uważacie, że zagrał na miarę swojego potencjału możliwości i oczekiwań, rundę, czy, 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 czy może jednak trochę słabiej, trochę lepiej? Jak jak uważacie? Moje tak, zdanie tak, jest takie, że zagrałby lepiej w ataku, gdyby grał z innym oraz tak, tak A i tak było i tak, nieźle? E, proszę? A i tak było nieźle. Dobrze. A i tak było nieźle, właśnie, jeśli chodzi o jego. Liczby, i też to, z jakich piłek nietypowych, wymagających, przychodziło mu często atakować, bo, bo raczej w łatwe boje, jak na środkowego, tego go Paweł Wojcki nie wysyłał. No ale jeśli chodzi już o blok i, i zagrożenie zagrywką, no to zagrał to, czego się spodziewałem, dlatego jest ten problem z atakiem. Mogłoby być trochę lepiej. Przypuszczam, że byłoby lepiej, gdyby grał właśnie z innym rozgrywającym, ale ogólnie to runda na plus dla mnie, i, i ja bym go wpisał na naszą listę do dalszego rozważenia. Tak, no ja, ja na, pewno, na pewno wpisałbym go na listę, ale jednocześnie nie mogę się oprzeć takiemu wrażeniu, że w momencie, gdy, i czy inaczej, może to jest argument wręcz za, za w, wrzuceniem Seyeda na listę, ale w momencie, gdy on zaczął grać słabiej, to i Olsztyn zaczął grać słabiej. Mm, bo, bo nie zagrał zbyt dobrze z Zaxą, nie zagrał zbyt dobrze ze Hatów nie zagrał zbyt dobrze z Benzinem no i gdzieś w momencie, gdy zaczął się ten kryzys formy AZS Olsztyn mniej więcej od połowy rundy, no to w Sejed w nim też trochę uczestniczył jednak, ale, ale no, było nie było, jakby tak już patrząc tak z, całościowo na całą rundę, no to ja absolutnie uważam, że on zasługuje na to, żeby być w tej, w tej long liście a i myślę, że i w short liście się, się też powinien znaleźć, no ale zaraz przejdziemy jeszcze do kolejnych środkowych. Okay, ja, ja mam jeszcze... trochę ciężko, bo jestem ostatni, a często jest tak, że wszystko. Mm -hmm. no, dobra, to ja następny. To... Wy, wy wyczerpujecie, także. Dobra, to, to nas... teraz to, to, to Dobra, to Tref Gdańsk ty zaczynasz. Czyli Sejeda znaczy, weźmiemy. jeszcze, jeszcze dwa mamy... bym okay. chciał wrócić, bo powiedziałem, że wśród odkryć bym znalazł Bartłomieja Mordyla Marcinę Kania, o Mateusze, o Mateuszu tak. porębie. Także tu też na pewno coś trochę jak wcześniej wspomniany nie wiem, Łukasz Rudzewicz, że debiut na tym poziomie rozgrywkowym, mimo że do tej dalszej naszej listy się nie załapie, to na pewno runda na plus. I mm. tak samo w przypadku młodego, środkowego z Tak, no i dość, dość rozczarowujący Paweł Pietraszko. Ja liczyłem, że, że, że zrobi może jakiś mały kroczek do przodu w tym sezonie, a tutaj przegrywa rywalizację z, z Mateuszem Porębą, no ale może to jest argument. Yy jako atut Poręby, a nie jako jakieś też zastrzeżenie do, do samego Pietraszki. No ale wydaje mi się, że on nawet zeszły sezon miał lepszy, jeśli chodzi o ofensywę czy zagrywkę. Znaczy ich też chyba był kontuzjowany, więc może to mu tak. trochę przeszkodziło w dojściu do optymalnej formy. Dokładnie, więc Syjeda zapisujemy na listę, Porębie dajemy plusik i wyróżniamy jako tego zawodnika z dużym postępem. Kuba, kto w treflu Gdańsk na środku? <laughs> Duży problem mam, bo Pablo Krer, dużo się po nim spodziewałem. Transfer y, chyba... Najbardziej medialny, jeżeli chodzi o, o, o Trefla. Jeżeli chodzi o atak, to on mnie nie zawodzi. 60 kilka procent w ataku, bardzo mało błędów, rzadko jest blokowany. Natomiast spodziewałem się, że będzie grał więcej piłek z nim Marcin Janusz. On nie dostaje tych piłek tak wiele i spodziewałem się, że będzie więcej punktował niż punktuje rzeczywiście w meczach. No i mankament, -man jaki widzę, to jest blok, to jest tylko 16 bloków, a on prawie cały czas grał, bo jeżeli ktoś się rotował, to się rotował Wojtek Grzyb z Bartkiem Mordylem. No i Bartek Mordel ma więcej bloków, grając dużo mniej od Pablo Krera, bo chociażby w jednym meczu Bartek Mordel miał tych bloków na, na, na Wiśle Bydgosz chyba 8, jeżeli dobrze pamiętam, więc no, jeżeli chodzi... Ja bym Crera ja bym, ja bym określił jako rozczarowanie. Niewielkie, bo niewielkie, ale jednak rozczarowanie. Wiesz, wiesz co, ja bym powiedział na rozczarowanie zgodziłbym się, chociaż on miał też taki fragment, kiedy ta jego forma była bardzo wysoka, bo to były e, po pierwsze bardzo dobry mecz z Axą, Rewelacyjne dwa mecze na, na Śląsku z Będzinem i z Zawierciem, gdzie w obu meczach powinien być MVP wyraźnie, Był, bo, bo, bo to, to były mecze, gdzie on kończył 11 na 13 dwa razy, także i, i miał po dwa, trzy bloki, więc jak na, na to, jak miał mało bloków, te dwa mecze, które on y, zagrał na Śląsku, były rewelacyjne i te dwa mecze też mam w pamięci, natomiast nie, nie nazywam go rozczarowaniem, myślę, że Michał Winierski jest zadowolony z niego umiarkowanie, natomiast nie sądzę, że na tej liście. Może się znaleźć, tak bym powiedział, a pewnie przy jego dobrej dyspozycji normalnej powinien się znaleźć. To jest ta kwestia. To z kolei chyba mnie przegłosujecie, bo ja akurat Pablo Kera, bym na tą listę wpisał. Są tacy środkowi, którzy grają bardzo efektownie, potrafią wbijać jakieś niesamowite gwoździe, czy serwować potężne zagrywki Pablo Cerry do takich efektyw, efektownych nie należy, ale myślę, że jest bardzo efektywnym zawodnikiem. I tutaj jest od razu kamyczek do ogródka. Plus, ligi za to, jakie nam udostępniają statystyki, bo to, co jest widoczne, jest ciężkie do um, ułożenia sobie w jakąś sensowną całość, żeby sobie stworzyć jakieś rankingi. A przede wszystkim brakuje nam wybloków, więc faktycznie Pablo Carrer słabo wypada w blokach na set. Byłbym bardzo ciekawy, jak to wygląda w wyblokach, ale pozostałe elementy w ataku jest czwartym środkowym, jeśli chodzi o efektywność ataku. Jest siatkarzem, który ma wśród środkowych najwięcej zagrywek na set. To trochę mi się przypomina to, co, co mówiliśmy przed sezonem właśnie o Kreze, jak on grał w Personal Bolivar, to był siatkarzem, który, który bardzo dużo serwuje, a robi mało asów serwisowych, ale to, że dużo serwuje, to też w pewnym sensie znaczy, że on dobrze serwuje. To też taki mhm. trochę plastyczny, bo przy nim, z nim, w tym ustawieniu, kiedy on serwuje, też dobrze wygląda linia blokobrona i w tym pewien udział swój im po prostu, bo jest w miarę jak na środkowego zwinny. Okej, okay, ale to myślę, że akurat na plus tego zawodnika, że zagrypka i co za tym dalej idzie jego ustawienie w drugiej linii. No i ta efektywność ataku. No faktycznie nie atakuje najwięcej w lidze, ale wygląda to po prostu dobrze. Gdyby nie ten mankament z blokiem, na pewno by tutaj mojej listy trafił. Teraz pewnie mnie przegłosujecie, więc okej. Okay. I szybko tak jeszcze stanie. tutaj, jeżeli pozwolisz, Piotrek, to mhm. Bartek Mortel absolutne odkrycie. Dwa hmm. mecze rewelacyjne, 8 i 6 bloków, jeden z Olsztynem, drugi z Bydgoszczą Natomiast hmm. i on ma tą czutkę w bloku. Natomiast grał za mało. Grał za mało, żeby go do tej naszej grupy rozważać. Plus konkurencja będzie za chwilę, jak sobie powiemy, bardzo duża. Także fajnie wygląda drugie odkrycie poza Mateuszem porębą i, i, i to trzeba podkreślać. Natomiast, żeby do tej liście być, to, to za mało. Podobnie Wojtek Grzyb grał niewiele. Często dawał impuls z ławki plus dalej ma tą fajną zagrywkę, no i 20 lat plus lidze. To też jest taki zawodnik, którego chyba byśmy powinniśmy sobie na naszą wspólną grupę ustawić jako tło, no bo Olsztyn Rzeszów, Gdańsk tam, tam grał. Tak, dokładnie. Tak legenda, legenda plus ligi. Jak się zastanawialiśmy, które, którego klubu legendą jest Wojciech Grzyb, no to jest legendą ligi, tak kompromisowo. No, w poprzednim odcinku mówiliśmy, że Mariusz Wlazły to jest dobry kandydat do. Na atakującego wszechczasów, to być może Wojciech, żebyś załapał do drużyny wszechczasów na pozycji środkowego. Mm, więc Pablo Krer, ok, dobra, rozczarowanie. Ja też teraz szybko spojrzałem na statystyki, to wygląda naprawdę dobrze w ofensywie. No ale ani, ani, ani blokiem, ani zagrywką. No, nie, nie, nie uważam, że, 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 że dokładał tyle, ile ja się spodziewałem. Więc może nie na listę do tych najlepszych, ale, ale to był w porządku, w porządku runda Pablo Krera. Jastrzębski Węgiel, Juri Gładyr, Graham Weigras, Piotr Hain, no osobiście jestem trochę, jak już tak mówimy, rozczarowanie, nierozczarowanie, no to Jestem trochę rozczarowany postawą Grahama Vajgrasa. On długo był poza grą z uwagi na chyba na rodzinę dziecka, tak? To jakoś chyba tak, ta, tak, ta, tak, chyba, tak, Chyba taka była przyczyna, że na początku rundy w kilku spotkaniach nie wystąpił. Mm, no ale na tle Jurija Gwadyra, gdy już faktycznie Jastrzębski Węgiel grał w tym takim zestawieniu optymalnym, no to, to wydaje mi się, że, że Gładyr mm, bardzo długo swoimi zagrywkami przykrywał słabość jastrzęmskiego Węgla jako całości, bo on po prostu zagrywką potrafił wręcz te mecze Jastrzębiu wygrywać. No i ja akurat, może on nie był, bo ty chyba Filip dotarłeś do takich informacji, że on nie był, czy do takich danych, że on nie był najbardziej skutecznym środkowym, czy efektywnym, ale, ale, ale wydaje mi się, że wizualnie ja akurat bym go, bym go wyróżnił bez wyznań. Znaczy, no to fakt, jest taki, że jest poniżej średniej, jeśli chodzi o efektywność ataków wśród środkowych. No i w przypadku zagrywki, e, no to jest w trójce najlepszym, właściwie najlepszym środkowym, jeśli chodzi o asy na set, ale z kolei fatalnie wygląda liczba błędów, bo on psuje średnio jedną zagrywkę na set i w tym aspekcie wyraźnie przoduje przed innymi środkowymi, czyli przoduje, mam na myśli, że robi tych błędów najwięcej. Wiesz, no nie ma nie ma. Ale zgrycie. faktycznie, no du dużą bronią rzeczywiście jest jego zagrywka i. On psuje dużo, ale też dużo dobrego swojemu zespołowi daje. Nie ma zbyt wielu środkowych, którzy też z atakują, mają zagrywkę atakującą, więc z tego też pewnie wynika to, że on na tle tych zawodników, którzy serwują flotem, no musi się odchylać ilością błędów. Niestety, tak, ale, ale, ale wydaje mi się, że no jednak pół asa na set to jest, to jest bardzo dobry wynik i życzę każdemu środkowemu takiego dobrego wyniku. <laughs> Co ja chciałem powiedzieć o środkowych Jastrzębiach, to jest to, że ta statystyka bloku nie wygląda bardzo miernie, tak? bo tych bloków i, i łącznie i na set mają w, chyba z tej drużyn czołówki najmniej i to jest duży mankament. Był taki etap, kiedy drużyna z Jastrzębia grała bardzo źle, pamiętamy te mecze. Wtedy tylko środkowi prezentowali się jako tako, jeżeli chodzi o skuteczność, natomiast sami środkowi mecz tu nie wygrają. I chyba przez to, że dla mnie ta statystyka bloków w ich wykonaniu wygląda bardzo przeciętnie, to, to, to nikogo z nich bym nie, 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 wy, nie wyjmował przed nawias. Hmm. Natomiast ta, ta moja refleksja, o której mówiłem tak bardzo szybko, będąc na meczu w Gdańsku tuż przed świętami, jeżeli oni będą tak zagrywać, jak zagrywał i Weigras i, i, i Gładyr w tym meczu, no to będą zawsze stanowić bardzo dużą broń Jastrzębia. I, I ta ich zagrywka łącz chyba jest największym atutem. No ja, ja jednak Gładyra bym do tej listy dodał. No ale to Filip może zadecydować, czy uważasz, że, że zasłużył, czy nie zasłużył. Bo jeszcze tutaj hmm. dodałbym jeszcze to, że w momencie, w którym ten Jastrzemski Węgiel wydawał się być drużyną w rozsypce mentalnej również, to to, to Gładert ich, ich, ich spinał i oczywiście no, można by powiedzieć, że to element pozasportowy, ale to ale, ale za to jeszcze jakiś tam plusik z mojej strony. Mhm. Okej, okay, no to jak znalazł się Pablo Crer co było takim dla mnie trochę ukłonem z waszej strony, to powiem, że spodziewałem się po układu, że więcej, ale okej, okay, możemy go do dalszej dyskusji przemycić. Dobra. PGS chatów, i tutaj Miesz Michał Mieszko-Gogol, chyba król rotacji, bo rotacje na, na, na ataku i no i rotacje na środku ciągłe i w zasadzie trudno było przewidzieć, kto będzie występował, czy będzie to Norbert Huber, Kochanowski, czy będzie to Kłos. I w zasadzie każdy ze środkowych... Jak już występował, grał nieźle, natomiast no z uwagi właśnie na to, że trochę się dzielili, no to tylko Karola Kłosa, bo on chyba grał najwięcej z całej trójki, mógłbym widzieć jako zawodnika, który, który, który mógłby trafić do naszą listę, ale szczerze przyznam, chyba bym, bym nie zaryzykował takiej tezy, że, że Karol Kłos był w czołówce środkowych. Bo może, może wysoko postawił poprzeczkę sezonem reprezentacyjnym i dlatego jakiś tam mały mały, mały zawód. Ja osobiście widzę w, w postu... ja, bym, ja bym go Filip dał, wiesz, bo. Piotr. Czy znaczy mówię Filip, bo, bo chcę jakby tutaj dać kontrę dla Piotka. Dobra. Dla mnie okay. bardzo dużo bloków, jak na to, że w kilku spotkaniach on siedział na ławce, to ta chyba średnia, nie wiem, poprawmy, czy jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że chyba jedna z wyższych średnich, jeżeli chodzi o blok na na mecz i na set? Tak, w przypadku Karola Kłosa to jest czułówka bloków na set. I, i atak 60%, yy, sporo pił jak do niego posyłał Grzegorz Łomacz. H ja bym ja bym chciał, żeby on był w czwórce. To jest, to jest jakby mój typ, że bardzo równy dla mnie przede wszystkim jest Karol Kłos. Mhm. Tak oględnie mówiąc, cała trójka tych środkowych wymienionych zagrała dla mnie po prostu dobrą rundę, ale z tej całej trójki wyróżniłbym Karola Kłosa, dlatego Ok, niech Karol głos będzie tak jak powiedział Kuba. No to, no to mamy, mamy kolejnego zawodnika do naszej listy wyróżnionych: Werwa Warszawa, a Nowakowski, Wrona, Niemiec. Myślę, że możemy skreślić od razu Andrzeja Wronę i Patryka Niemca, z uwagi na to, że oni się dzielili grą. No Andrzej Wrona to w ogóle nie, nie, nie gra jakiejś, nie gra najlepszej rundy, tak mi się wydaje. Hmm, raczej, raczej raczej Piotrek Nowakowski wydaje mi się, że w takim bezpośrednim zestawieniu jednak przerasta go o, o, o powiedzmy no, o pół klasy. Czy, czy, czy o klasę, czy o pół klasy. No to już kwestia umowna, ale, ale jest na pewno lepszym środkowym w tym sezonie. Mhm. Okej, okay, a tak, taką postacią numer jeden jest Piotrek Nowakowski, tylko musimy się zastanowić, czy to jest tak jednoznaczne, że on jakby w tej czołówce środkowych w pierwszej rundy będzie. Na pewno kojarzy, że miał. Taki fragment, gdzie był, wydawał się być w słabej formie. I to jest taki jeden z kamyczków do grudka Dalej, on nie robił jakiegoś piorunującego wrażenia w ataku, takie mam przeczucie. Zresztą, jak patrzę na jakieś różnego rodzaju liczby, no to wypada bardzo to przeciętnie. Właściwie w każdym elemencie. Zblokajono mm, 60-60% skuteczności w ataku. A Tych błędów jednak chyba trochę więcej od pozostałych środkowych. W bloku chyba, chyba ścisła czołówka. Bo bloku w prawie... 60%, 60 skuteczności, ale 50% efektywności, także to, to trochę zaburza obraz, ale rzeczywiście w blokach na serio jest czołówka środkowych. Okay, sporo, sporo chyba zagrywa, prawda? Czyli dużo punktów jest zdobywanych przy jego mhm. zagrywkach? Tak, tak. tak, tak. No i sporo, Natomiast... i sporo z nim gra też Antoine Blizzard, no bo to jest tak, że mhm. No, łatwiej jest te wysokie procenty skuteczności kręcić w sytuacji, w której nie jesteś wykorzystywany mocno, a jednak do Piotra Nowakowskiego myślę, że sporo środkowych rywali wyrywa. I to jest taki argument też na, na, na plus dla niego. No, ja uważam, tak. że, że, że zdecydowanie ja bym go dał, ale, ale możecie się nie zgodzić, oczywiście. Ja, no, ja to bym go dał. tak, okej. Okay. Weźmy go, ale, ale, ale miał takie poszukać... dwa wartowe mecze, miał takie dwa tak, trzy mecze. Próbowałem poszukać właśnie jakiejś tam skazy na wizerunku. Żeby nie no było no tak Okej. Okay. No, i, no i jeszcze skaza jest taka, że, że no jednak były trzy spotkania, w których w ogóle nie wystąpił w rundzie, więc, więc on mm -hmm. ma gdzieś 10 spotkań rozegranych, więc w większości, w większości zagrał, no, ale nie we wszystkich. A, no i e, Kędzierzyn-Koźle, czyli grupa Azoty-Zaksa. Mm, no i bardzo dobra runda Wiśniewskiego. I tutaj też wydaje mi się, że taki bezsporny kandydat na tę listę tych najlepszych. Mm, trochę więcej oczekiwałem po Davidzie Smithie. Ale, ale, ale no on już na przykład, nie wiem, nawet w tym meczu z zbyt goszczą, już noworocznym, wczorajszym, bo nagrywamy 13 stycznia, zagrał bardzo dobrze, ale jednak na tle Wiśniewskiego całej rundy to to, to właśnie Wiśnia był najlepszym środkowym zaksy. Kuba, masz teraz pierwszeństwo. <laughs> Pełna zgoda. Chyba po Smithie. Spodziewałem się troszeczkę więcej. Z je, je, oczywiście on ma nie wiem czy nie skłamię, ale ma chyba prawie najwyższą albo najwyższą średnią w ataku. Z drugiej strony rzadko blokuje. Nie wiem czy pomogło mu po pierwsze, nie, nie wiem czy pomogła mu ta kontuzja, którą odniósł w Superpucharze z projektem Warszawa jeszcze wtedy. Dwa gdzie widzę usmywa coś co mnie zawodzi, to jest zagrywka. Jego pamiętam z poprzednich sezonów jako zagrywającego top. Pamiętam go tak samo z reprezentacyjnego, z tych bomb, które posyłał, czy to nawet już w Turynie w meczu z Polską w półfinale Mistrzostw Świata. A teraz tylko 6 asów, 24 błędy. Nie jest to ten smyf, którego kojarzy zagrywki. I tutaj dla mnie jest leciutkim rozczarowaniem. Natomiast no, poziom swój trzyma. No, i, a, a Łukasz Wiśniewski e, w każdym elemencie jest, gra, moim zdaniem, w tym sezonie swój maks. Bo taki sam procent jak smyf w ataku, więcej bloków. Więcej asów, mniej błędów. No to Wiśniewskiego bierzemy, Smifa zostawiamy. Jeszcze dalej mamy, no nie wiem, Krzysztofa Rejno, ale nie grał dużo. Podobnie jak i dużo nie grał Sebastian Warda, więc, więc Wiśniewski. Ze sprawie, że od deski do deski też grał w, w barwach Zaksy i, i grał bardzo dobrze, więc, więc wydaje mi się, że ta, tą postać musimy też dodać do tej naszej listy. No i właśnie, jak już przechodzimy do tej listy, no to znowu wszystkie drużyny za nami, no to teraz selekcja negatywna, czyli mamy tak: mamy Wiśniewskiego, Nowakowskiego, Kłosa, Gładyra, Krera, Sejeda i drugiego Nowakowskiego. Mamy siedem postaci, i teraz kogo, kogo odcinamy? Krer. No, ja też, też, uważam, też uważam, że odcinamy Pablo Krera, czyli zostaje ich sześciu. No i podobnie Juria Gładyra, tak. W sensie, jeżeli mieliśmy jakieś tam wątpliwości większe co do postawy, postawy akurat Jurija Gładyra, no to ja też bym go odciął. No nawet mimo tego, że ja akurat mocno za nim lobbowałem, ale. ale, ale Zakazasz ci, w... Filip? A czy tak, okej, okay, tak zróbmy, tak zróbmy. Mm, Teraz z... twój typ. No to myślę, że dalszy w kolejności będzie mm, Sejet. No ja nie wiem. Ewentualnie czy nie. Jan Nowakowski jeszcze. Właśnie. Karol Kłos chyba tak bym mm, typował. Mm, tak, abyście zostawili na pewno Piotra Nowakowskiego do tej top trójki? Byście zostawili go? Znaczy, dobra, to OK, To na pewno Wiśnia. Mm, tak. Na pewno Wiśnia. Ale kto dalej? Mm, no, właśnie. Mm, no właśnie. No właśnie, no właśnie, no. Na przykład, no mówię, no ja Nowakowskiego bym zostawił, no bo, bo po prostu jakby zdaję sobie sprawę z tego, że miał trud, trudniejszą grę niż na przykład, nawet nie wiem, w PGS Krabełhatów, tak? Gdzie, gdzie, gdzie powiedzmy ten atak był bardziej zrównoważony. Hmm, tutaj dostawał piłek więcej. E, no Karol Kłos, no trudno też go winić za to, że no, nie zagrał wszystkiego od deski do deski, no bo musiał dawać przecież grać e, Huberowi e, Michomiszko gogol też i Kochanowskiemu. Hmm, no Kurczę, no nie wiem, no mam, mam, mam zagwozdkę. No dobra, to może niech każdy z nas powie, jaką dwójkę by widział i będziemy się zastanawiać, tak? No to Piotrek, zacznij. Dobra, Wiśnia... Mimo wszystko... O, nie, nie, pomijamy chyba Wiśniewskiego, tak? Tak, A, tak, 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 że, tak. Że, że, że jeszcze dwóch pozostałych. No to myślę, że mimo wszystko Nowakowski i Sejet. Nowakowski P, Piotr. Hmm? Nowakowski, Piotr i Sejet. Ja, ja, na pewno Janek Nowakowski mi się wydaje, że u nas się nie znajdzie, więc chyba zostajemy przy czwórce, tak? Okej, okay, czyli Wiśnia, Wiśniewski, Nowakowski, Kłos i Sejet. I Sejed. I Sejed. Mm, no, no to ja mo, moje zdanie już znacie. Filip? Dobra, przekonałem się. Zost niech zostanie Sejet i Piotr Nowakowski. Tak jak Piotr zresztą powiedział, tak samo. Zostałem przegłosowany. Ja bym chyba widział Karola Kłosa niż Piotra Nowakowskiego, ale. To nie ma już teraz znaczenia, jakby mamy, mamy trójkę i ja się też jakby no nie mam problemu, żeby się pod tym podpisać. Ale myślę, że będzie to będą to kontrowersyjne wybory, bo, bo, bo znaczy kontrowersyjne. Na pewno mam nadzieję, że jakieś dyskusje wzbudzą, no bo I akurat może mieć szansę. Tak, akurat łatwiej było z atakującymi, łatwiej chyba nawet było z przyjmującymi, a akurat ci środkowi się byli dość, dość, dość wyróżniającymi się postaciami. No i też wiadomo, że każda, każda osoba ma jakieś tam swoje doświadczenia i jakieś preferencje klubowej sympatii, i, i to, to, to pewnie będzie też jakoś kierowało ręką przy podejmowaniu decyzji o tym, który środkowy był najlepszy. No ale tak czy inaczej, myślę, że możemy tym samym temat środkowych domknąć. E, wybieramy Łukasza Wiśniewskiego, Piotra Nowakowskiego i Sejeda, Mohamada Musawiego jako też tych trzech kandydatów naszych. No i czwarty będzie inny, no i zobaczymy, czy inny znowu zatriumfuje, bo jak tak przewidujemy, że może zatriumfować, to może się uda. No i jak środkowy schodzi z boiska, no to mamy Libero. No, i moglibyśmy zrobić to dokładnie w ten sam sposób, ale tutaj może już, może, może już po prostu nieco skróćmy. No to każdy z Was po jednym nazwisku, tym takim, który według Was jest najlepszy. Damian Wojtaszek. Damian Wojtaszek. No i Damian Wojtaszek. No i moglibyśmy tym zamknąć temat zamknąć temat Libero, ale, ale... Pozdra pozdrawiamy dobranoc. Dokładnie. Dziękujemy, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym, ja kolejnym w odcinku. Na dla tej pozycji myślę, że też powinniśmy troszeczkę powiedzieć sobie o kilku różnych się postaciach, no tak, bo żeby no... też nie było tak, że mam odcinek mówimy o środkowych, środkowych, a jednak też gra Dobra. defensywna w środkówce, no tym się wygrywa. Tak, no Damian, Damian Wojtaszek, ciekaw jestem, jaką decyzję podejmie Wital Heinen, jeśli chodzi o Libero, bo, bo Damian. Wojtaszek na tle Pawła Zatorskiego wyglądał w tej rundzie lepiej. Oczywiście, no jak masz dobrze przyjmującego kwolka i dobrze przyjmującego Tili, no to pewnie jest też łatwiej, ale, ale uwijał się w obronie i w przyjęciu. No a dalej bym powiedział Kuba Popiwczak też. Dobra runda. No tak, pierwsza czoło trójka w ogóle Liberon to tak właśnie jest. Damian Wojtaszek, Pawła Zatorski i trzeci Jakub Popiwczak. Zresztą to jest chyba jedyny, znaczy. No tak, chyba bym powiedział, że jedyny zawodnik, czyli Popiwczak, który nie padł dużą ofiarą słabej formy na pewnej przestrzeni tej pierwszej rundy zasadniczej w Jastrzębiu. E, a, od, a, pewno... a odkrycia? No bo okej, okay, no bo możemy w sumie tę dyskusję o tej trójkę libero, no to jeżeli jeszcze Kuba się zgodzisz, no to możemy domknąć. Zatorski, Popiwczak i Wojtaszek. Mm, nie I wiem. Jeszcze jeżeli chodzi o Zatorskiego, jedna rzecz, on mega mało przyjmuje, znaczy to nie jest jego wina, tak, ale on jest strasznie omijany często zagrywką I ja mam takie wrażenie, że przez to, że tak rzadko przyjmuje, to tak. te jego liczby, nawet jeżeli już przyjmuje, to nie są takie wysokie i teraz... Trochę jak dyskusja na temat bramkarzy w piłce nożnej, którzy grają w dobrych klubach, nie mają wiele okazji do interwencji, ale koncentrację muszą utrzymać. No to jest chyba na tej zasadzie mam wrażenie. Hmm. Od... Czy ja bym kogoś tutaj do tej grupy dodał? Znaczy... Oj, chyba nie. na w dalszej kolejności Luke Pery. Hmm, tak. bo on miał naprawdę kilka bardzo dobrych spotkań w dołującej rysowi. Hmm, wydaje mi się, że dość dobrze też, jeżeli szukamy no, cały czas tai Rokoga. Hmm, Tylko ale... ja mamy problem wiesz z tym, że mamy często drużynę granicą dwóch libero i to też mega utrudnia nam wybór. No bo Paweł Wojtaszek jest na boisku cały czas, Kuba Paweł jak jest cały czas na boisku. E, kto? A Damian Wojtaszek, tak? Damian Wojtaszek. Zator też jest cały czas na boisku, a potem już praktycznie mało który libero potera jest cały czas na boisku. No właśnie, Potera, Ruciak. Gruszczyński, właśnie, bo od razu też dodam, bo wcześniej zastanawialiśmy się, czy są jakieś odkrycia. Myślę, że tak, Jędrzej Krzysztof tak. No i dobrze też prezentuje się, moim zdaniem, Filipowicz w suwałkach, że, że, że tak. obawiałem się, że może być jakoś tam dziurą w zespole, ale, ale on, 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 on uważam, że całkiem, całkiem dobre wejście ma do, do Plus Ligi, czy powrót w zasadzie, bądź kiedyś w, w Plus Lidze chyba w składzie Czarnych Radom chyba był. Teraz już jako w roli podstawowego libero. Mm, ale dobra, o, czyli mamy powiedzmy trójkę wytypowaną taką czołową z tych takich y, obiecujących odkryć, zgadzam się też, że Gruszczyński. A zawody? Michał Żurek. Mm. Jeden z moich, na pewno. I No i trochę bym się... Troł... Inaczej, miałem taki moment na, w, na początku sezonu, gdzieś tak znowu, no bo... Z oceną Olsztyna mam ten problem, że do połowy było dobrze, a potem już nie było dobrze. I gdybym ocenił połowę rundy, to bym powiedział, że absolutnie nie i nie zgadzam się z tobą, ale trochę się chyba jednak muszę zgodzić, bo, 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 bo to przyjęcie było... Niby wydawało mi się, że Michał Żurek poprawił przyjęcie flotem, ale... ale, ale... I, i wydaje mi się, że faktycznie tak było, ale jeżeli chodzi o mocną zagrywkę i ogólnie o jakość przyjęcia jako całą linię, to, 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 to on nie pomagał Olsztynowi tak mocno jak, jak mógł, więc może jakiś tam delikatny minusik przy nazwisku Żurka bym zapisał. to, to okay, Mateusz wszystko. Masłowski i y, Kacper Piechocki. Co wy na to? Dla mnie gdzieś tam coraz bardziej oni odstają od tego topu i jak się mówiło, że to mogą być zawodnicy, którzy będą stanowili o sile pierwszej reprezentacji kiedyś, no to ja coraz mniej w to wierzę. Hmm. Piechocki uważam, że nie, 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 nie jest tak źle, ale no samo to, że tam Robert Milczarek kilka razy wychodził jako, jako podstawowy libero, też nie świadczy chyba aż tak dobrze o samej postaci młodego Piechockiego. No ale Masłowski to tak, to, 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 to ogólnie no w Czarnych Radom Michał Ruciak gwarantuje bardzo dobre przyjęcie, a, a Mateusz Masłowski no nie jest w stanie tej rywalizacji z, z Michałem Ruciakiem. Wygrać. I wydaje mi się, że to też nie świadczy zbyt dobrze, może o potencjale na przyszłość Masłowskiego. Nie, że absolutnie krytykuje Michała Ruciaka, no bo on gra dobrze, ale, ale wydawało mi się, że może jednak więcej szans będzie dostawał na grę, a tutaj jednak Michał Ruciak gra zdecydowanie dużo i gra dobrze. To właśnie, bo Mateusz Masłowski, jeśli wchodzi na błysko, to głównie do obrony. On przyjmował bardzo mało piłek. No i. Przez to no, raczej nie mam postaw, żeby go pozytywnie ocenić po prostu. Mm. Liczyłem, że idąc do Radomia, jednak trafi tam po to, żeby po prostu więcej grać, a na razie przegrywa rywalizację z Michałem Ruciakiem. Mm. A wiecie, że dla mnie delikatnym rozczarowaniem Skoga, że to nie jest ten poziom, który prezentował w ubiegłym sezonie. Znowu to samo możemy powiedzieć o wszystkich z zawiercia, ale ja nie widzę takiej dużej różnicy, jak na przykład pojawiał się na boisku. Andrzejewski Krzysztof, tak, bo, bo wchodził w Erhes. nie widziałem takiej wielkiej różnicy jakościowej w grze obronnej zawiercia niż widziałem to wcześniej, e, kiedy na boisku w rotacji był Koga. No Czy Chyba, że to jest trochę tak jak z Oliwą kiedyś było, że padł ofiarą swojego poprzedniego genialnego sezonu, czyli zrobił na nas, zawiesił sobie tak wysoką poprzeczkę, że hmm. jest ciężko regularnie do niej doskakiwać. No tak, tak, tak też, tak też może być faktycznie. I no dobra, no to w takim układzie może już nie ma co się specjalnie dłużej zastanawiać nad pozycją libero, jeżeli się zgodziliśmy, że będzie to A Damian. A co może jeszcze poświęcimy tak minutę tym, którym nic nie mówiliśmy, żeby nie było tak, że mówiliśmy o wszystkich postawach graczy, bo to e... pominiemy. Dobra, dobry sezon. Trefl... No, mów, mów. Ciężko. Bo oni mega, mega rotują się chłopaki. To i, znaczy nawet nie tyle i, się tak, rotują, ten... co przez większość rundy Olenderek był kontuzjowany. No to fakt tutaj więc oczywiście. Wtedy, masz, więc to jest, wtedy Fabian, tak. Fabian Majherski grał dużo, ale niczym się nie zapisał jakoś. To nie mocno. jest to, co w kucharze Polski kiedyś kiedy zagrał i wyglądał sensacyjnie rewelacyjnie. Oni do tej gry Michawińskiego oboje pasują też oni są omijani często zagrywką, bo tam najczęściej jest obciążany Paweł Halaba. A, a powrót, ehm. powrót Destina Wotena? Jak oceniasz No właśnie. Ja myślę, że z pozytywną postacią z Katowic. Nie, czołówka na pewno nie w tej trójce najlepszych, ale gdzieś blisko pierwsze piątki, bym powiedział, tak bym go ocenił. Jak dla mnie pozytywna postać. Pozytywna, pozytywna. Okej, okay, no i jeszcze zostaje nam co? No, z dół tabeli, czyli bardzo dobry sezon Michała Potery. Uważam, że, tak że, że, że tak. znowu jakby już trochę w tym będzinie sezonów spędził. Ciekaw jestem, czy ktoś się pokusi o, o wyciągnięcie go wyżej, ale znowu bardzo dobry sezon. No i w Bydgoszczy pierwszy debiutancki sezon Szymury, brata, brata I, Rafała i Szymury. Myślę, że Pozytywna runda w jego wykonaniu. Też, no nie ma łatwego zadania na pewno, ani, znaczy nie ma, ani Potera nie ma łatwego zadania, ani Szymura, a wydaje mi się, że... Że, 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 że ogólnie jakoś nie jest źle, jeśli chodzi o, o postawę libero. Nie mam takiego poczucia, że, że, że ci libero w naszej lidze, nie wiem, zawalają, e, że są ja traktowani po macoszemu. Najlepiej obsadzona pozycja we wszystkich ligach. Myślę, że w lidze włoskiej ani w rosyjskiej libero średnio nie prezentują takiego poziomu jak u nas. No i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry sposób. Bardzo dobre podsumowanie samej pozycji Libero i tych naszych rozważań, i wydaje mi się, że możemy już dopłynąć do końca. Przypominamy nazwiska: trzy z Libero, najlepsi według nas, Libero pierwszej rundy sezon 2019-2020. W kolejności świadomej: Damian Wojtaszek, Jakub Popiwczak i Paweł Zatorski, czyli najlepszy Damian Wojtaszek, a na trzecim miejscu Paweł Zatorski. A, no, ale wy możecie oczywiście się określić, czy, czy, czy się z tym zgadzacie, czy nie. To jest w zasadzie jest to już ostatnia prosta przed sezonem reprezentacyjnym. I, no i wśród tej trójki, a w zasadzie wśród dwójki, pewnie Wojtaszek i Zatorski zostanie wyłoniony ten zawodnik, który pojedzie na Igrzyska do Tokio. A tymczasem wy pomóżcie nam wybrać, który z tych trzech libero jest najlepszy i czy był najlepszy jak na razie w, w Plus Lidze. A tymczasem za uwagę w tym odcinku dziękuję. Piotr Złoch. Kuba Lewandowski i Filip Kryfanty. Do usłyszenia.